Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj bym chciał, tak jak w tytule widzicie, chciałbym się przyjrzeć czasownikom sein, jego formie czasu przeszłego, czyli war, czasownikowi werden. Widzę, że odmiana czasowników też mi sprawia trudność. Żeby zobaczyć na przykładach dwóch zdań, które tu mam, żebyście zobaczyli, jak to funkcjonuje, ok? Nie wiem, czy będą dwa zdania, czy jedno. Słuchajcie, jest takie zdanie. Aha, zanim rozpoczniemy, w opisie i w pierwszym komentarzu macie tak zwany minutnik, czyli macie rozpiskę, w jakiej minucie, o jakim fragmencie mówię. Zapraszam, żebyście sobie się zapoznali. Jeżeli nie chcecie oglądać całego, możecie zobaczyć, co w filmie jest. I jeżeli interesuje Was jakaś część, to zapraszam, żebyście do tego fragmentu przeskoczyli, klikając właśnie daną minutę w opisie, czy też w komentarzu. I wtedy automatycznie Was przenosi do tej części filmu. Po drugie, włączcie napisy. Są na dole po prawej stronie, jak oglądacie. To jest taka zębatka u dołu ekranu z prawej strony, lub jak kursorem najedziecie, to zobaczycie, że napisy, albo taka zębatka, gdzie są też możliwość włączenia napisów. Włączcie napisy niemieckie, nie polskie, tylko niemieckie. Dobra, słuchajcie, jest takie zdanie: jest ciepło. I tutaj jest es, jest kalt. Co będzie w środku? Ist. Es ist kalt. Jest ciepło. Zimno, przepraszam, bo już teraz w głowie ustawiłem zimno czy ciepło. Dobra, nie pamiętam, co ja mówiłem. Chyba zimno mówiłem. Es ist kalt. Jest zimno, zmieniam. Jeżeli nie zmieniam, to zostawiam. Jak powiedzieć w czasie przeszłym prostym? Było zimno. Było zimno. Zamiast ist z tamtego zdania będzie war. War to jest czas przeszły. Forma czasu przeszłego czasownika sein. Es war kalt. Było zimno. Perfekt tego zdania. Było zimno w perfekcie. Perfekt to jest czas przeszły złożony. Złożony, bo się składa z dwóch elementów. Czego my w polskim nie mamy. My mamy czas, w języku polskim mamy tylko czas prosty. Jestem, byłem, jadę, jechałem. Czy tam pojechać, pojechałem. Nie ma, żeby stworzyć czas przeszły, w języku polskim potrzebujemy tylko jeden element zmienić. Jeden. Spotkać, spotkałem. Kupić, kupiłem. W niemieckim czas przeszły złożony, perfekt. Złożony, bo się składa właśnie z dwóch elementów. Z posiłkowego haben lub sein. To jest dyskusja też o tym, kiedy, który. Ale tutaj jest sein. Sein jest dla siebie samego z posiłkowym. Czyli na końcu jest, wracając do zdania, było zimno. Es ist kalt gewesen. Es ist kalt gewesen. Ist i gewesen to są elementy tego czasu przeszłego. Perfekt. Gewesen to jest forma tak zwany Partizip 2 od czasownika sein. Natomiast posiłkowym dla czasownika sein jest on sam. Dlatego jest es ist kalt gewesen. Teraz patrzcie. Wróćmy do czasu przeszłego prostego. Było zimno. Es war kalt. I myk jest taki, że gdybyśmy chcieli i chcemy teraz stworzyć tryb przypuszczający czasownika sein, czyli byłoby zimno, to z tym war robimy taki zabieg, że robimy dwie rzeczy. Dodajemy końcówkę e i a umlaut. Z a robimy a umlaut. Powstaje nam wäre. Wäre. I teraz es wäre kalt oznacza byłoby zimno. W jakim kontekście możemy to użyć? Na przykład, gdy mama mówi do dziecka: gdyby było zimno, bo to jest kwestia w języku polskim, to jest ruchome. Gdyby było zimno, albo gdy byłoby zimno. Obydwie wersje są prawidłowe. Gdyby było zimno,
wen. Spójnik wen wprowadza tryb warunkowy gdyby, jeśli, jeżeli. I wen powoduje też, że czasownik idzie na koniec zdania. Czyli mamy zdanie podstawowe: es wäre kalt, byłoby zimno. Ale gdy dajemy wen, to wäre idzie na koniec. Patrzcie jeszcze raz. Jest es wäre kalt, daje wen i to pojawienie się wen powoduje, że wäre idzie na koniec zdania. Dlatego brzmi to wtedy wenn es kalt wäre. Gdyby było zimno, nie wiem, musisz założyć kurtkę. Już nie chcę iść dalej, znaczy muszę stworzyć zdanie do końca, ale musst du die Jacke anziehen. Nie chcę jakby gramatycznie w to wchodzić, w to zdanie, ale tak to wychodzi, nie? I tutaj wspomnę tylko Konjunktiv plusquamperfekt. Es wäre kalt gewesen. To jest tryb przypuszczający, nierealny, tyczący przeszłości. Czegoś takiego w polskim nie mamy. I dla nas, żeby to zrozumieć, musimy się tego nauczyć, myśleć, że coś takiego jest. O czym mówi to zdanie? To zdanie mówi o tym, że dzisiaj opowiadamy o sytuacji z przeszłości, w której ktoś czegoś nie założył, czegoś nie zrobił i to ma jakieś konsekwencje, zachorował, przeziębił się, nie? I dzisiaj, akurat jest sobota, to nagrywam w sobotę, no to dzisiaj jest sobota i załóżmy w czwartek, dwa dni temu. Wiesz co, założyłaś tą kurtkę, było ciepło, nie? Es war kalt, es war warm, wczoraj, gestern, albo vorgestern, przedwczoraj. Es war warm, było ciepło. Ale gdyby w ten czwartek, dwa dni temu, gdyby wtedy było zimno, wenn es am Donnerstag kalt gewesen wäre, nie? Chyba czuję, że ten temat zostawiam na razie, żebyście w ogóle wiedzieli, że jest taki tryb przypuszczający, który się odnosi do wydarzeń, które już nie ma, nie możemy do nich wrócić. Zostawiam czasownik sein. Słuchajcie, bierzemy czasownik werden. Czasownik werden. Jest zwrot es kalt. I dam sobie tutaj czasownik werden. Muszę go odmienić. Skoro jest es, to będzie wird. Tak? Es wird kalt. Co oznacza to zdanie? Robi się zimno. Robi się. Staje się zimno. To jest czas teraźniejszy od czasownika werden. Es wird kalt. Nie? Robi się. A co będzie oznaczało zdanie, jeżeli będzie es wurde kalt? Es wurde kalt. Zrobiło się zimno. Zrobiło się zimno. To jest czas przeszły. Wurde. To jest czas przeszły od werden. Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj nie ma umlautu. Mówię, ponieważ wielu uczniów gdzieś tam to wurde. Dobra. Wymowa, różnica wymowy. Jak jest wurde, to zwykłe u, wurde, a würde to jest umlaut. I to zmienia dużo, bardzo dużo. Czyli zrobiło się zimno, es wurde kalt. To jest czas przeszły prosty, preteritum. Nie? Zróbmy sobie czas przeszły złożony, perfekt. Zrobiło się zimno. Kto wie? Raz, dwa, trzy. Es ist kalt geworden. Es ist kalt geworden. Ist geworden to jest czas przeszły od werden właśnie. Czas przeszły od werden. Czas przeszły złożony oczywiście, perfekt. Es ist kalt geworden. Ok. I teraz jak powiedzieć będzie ciepło? Będzie ciepło. Przyszłość. Podpowiem. Futur 1. Będzie ciepło. Przyszłość. Do tego budujemy, do tego potrzebujemy czasownik werden i bezokolicznik. I patrzcie. Skoro teraz jetzt. Es ist jetzt kalt. Teraz jest ciepło. To czas przyszły będzie ciepło. Do stworzenia czasu przyszłego bierzecie czasownik werden i bezokolicznik, w tym przypadku sein.
No bo skoro jest teraz, to jutro sein. I patrzcie. Es wird morgen kalt sein. Es wird sein. Z tego wynika czas przyszły. Z posiłkowego werden, które zawsze jest w czasie przyszłym posiłkowym, i z czasownika na końcu stojącego w bezokoliczniku, w tym przypadku sein. Es wird kalt sein. To zdanie oznacza będzie ciepło. A z jakim zdaniem mylicie często to zdanie? Ze zdaniem es wird kalt, które nie oznacza będzie ciepło. To zdanie oznacza robi się ciepło, staje się ciepło. Temperatura kalt? Mylę. Zimno, przepraszam was. Kalt. Nie? Taka zabawa. Czas przyszły i werden, bezokolicznikiem, te rzeczy się mylą. Mam nadzieję, że to gdzieś wyjaśniłem. Właśnie na podstawie tego zdania. To myślę, że jest ważne, nie? Słuchajcie, chyba wszystko. Tak patrzysz na moje notatki. Tak, to są najważniejsze rzeczy, co chciałem powiedzieć. Bardzo wam dziękuję. Zapoznajcie się z opisem filmu, na dole są linki, są informacje do mojej strony, do Quizleta, już nie chcę tematu przemęczać. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmie. Aha, w poprzednim ja zasugerowałem, jeżeli macie jakieś kwestie co do odpytajki, czy do tematów, które chcielibyście, żebym poruszył, to dawajcie znać, nie? Bo trochę filmów zrobiłem, gdzieś tam. Może to, o co poprosicie, się okaże, że to już jest nagrane. To wam podeślę linka. Natomiast jeżeli nie jest nagrane, to nagram, jeżeli będzie takie wasze życzenie. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć, hej.